Dziś znajdujemy się przy ulicy Wyszyńskiego. Za moimi plecami znajduje się budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Henryka Sienkiewicza. Ale czy wiecie, jak stara jest ta niewątpliwie perełka łukowa i co mieściło się w jej murach wcześniej? Otóż na przełomie XIX i XX wieku, będąc jeszcze pod zaborami, najbliższym ośrodkiem administracyjnym zarządzającym naszym miastem były Siedlce. To właśnie stamtąd wyszła cała inicjatywa. A mianowicie Siedlecki Gubernialny Komitet Towarzystwa o bardzo wdzięcznej nazwie Trzeźwość zasugerował łukowskiemu magistratowi, że w Łukowie nie dość, że kultura szwankuje, brzmi znajomo, nie? To jeszcze co tu mówić o jej rozwoju, jeśli w całym mieście brakuje czy instytucji, czy też właśnie budynku zrzeszającego lokalną inteligencję i ludzi kultury. I tak oto w odpowiedzi na kulturalne potrzeby mieszkańców gdzieś pomiędzy 1903 a 1905 rokiem ówcześni włodarze wznieśli ten oto budynek nazwany pięknie Domem Ludowym. Co wiemy na temat tego, co znajdowało się wewnątrz budynku w pierwszych latach jego działalności? Otóż na parterze zmieściła się herbaciarnia i tu znowu o nazwie Ludowa, tak oczywiście, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Na piętrze zaś mieściła się sala widowiskowa, przeznaczona na różnego typu przedstawienia teatralne, zebrania, odczyty i tym podobne. Podczas I wojny światowej budynek zarekwirowały stacjonujące w naszym mieście kolejno wojska austriackie, później niemieckie i zarówno jedni, jak i drudzy urządzili sobie w nim szpital wojskowy. Po odzyskaniu niepodległości Dom Ludowy znowu trafił w ręce magistratu i niemal z marszu pojawiły się tu różnego typu inicjatywy, a także konkretne plany, jak budynek przystosować i czym prędzej przywrócić mu poprzednie funkcje instytucji kulturalnej. Jak to często w polityce się zdarza, a już w szczególności tej lokalnej, samorządowej, zawsze znajdzie się jakaś czarna owca o odmiennym interesie. Tak i wówczas taką czarną owcą stał się starosta łukowski Zenon Łopuski. Niestety nie wiemy, jakie interesy przyświecały ówczesnemu staroście, ale jego działania skutecznie odwlokły remont budynku o kilka lat. Mimo wszelkich przeciwności, już w 1922 roku Dom Ludowy został w końcu oddany do użytku publicznego. Jako pierwsze zadomowiło się tam Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ogniwo wraz z lokalnym oddziałem Związku Strzeleckiego. Ogniwo było czymś na wzór obecnego Domu Kultury. Co więcej, zrzeszało lokalną inteligencję przez okres całego międzywojnia. Na parterze, w miejscu, gdzie wcześniej działała herbaciarnia, miejsce swoje znalazła apteka Franciszka Kaczyńskiego, która działała tam do 1930 roku. W sąsiednich pomieszczeniach umieszczono jadłodajnię Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom, która zajmowała się dokarmieniem najuboższych. Stołówka została założona w ramach szerokiego programu pomocy humanitarnej Stanów Zjednoczonych dla zniszczonej działaniami wojennymi Europy. Jadłodajnia jednak nie zagrzała długo miejsca w Domu Ludowym, ponieważ już w połowie 1922 roku została zamknięta wraz z zakończeniem całego programu. Ale to nie wszystkie instytucje, jakie mieściły się w Domu Ludowym. Jeszcze w tym samym roku lokal po stołówce przejęło założone świeżo Stowarzyszenie Klub Miejski. Po krótkim okresie adaptacji wprowadziło się tam 31 stycznia 1923 roku. Do swojej dyspozycji mieli 4 pokoje i kuchnię. Urządzili sobie tam bufet, szatnię i 2 bawialnie. Teraz coś nieco o samym stowarzyszeniu. Klub miejski skupiał wokół siebie księży, oficerów wojskowych, urzędników, nauczycieli i przemysłowców, czy jakby to dzisiaj powiedzieć, lokalnych, największych przedsiębiorców. W sumie około 75 osób. Można by powiedzieć, że była to cała śmietanka towarzyska łukowa. W sumie stowarzyszenie miało na celu stworzenie miejsca spotkań, bankietów, gier i zabaw. Było swoistym centrum rozrywki lokalnych elit. Jako że wielu członków klubu miejskiego działało także w Ogniwie, organizacje te wspierały się nawzajem, a już fakt, że swoje siedziby miały w tym samym budynku, przynosił dodatkowe korzyści. Ponadto klubowicze wspierali także działalność Polskiej Macierzy Szkolnej
Czerwonego Krzyża, Żołnierskiego Komitetu Gwiazdki i wiele innych lokalnych organizacji. Przejdźmy teraz dalej. W 1929 roku nasz budynek uległ nieco wizerunkowej zmianie. Otóż na jego dachu zamontowano specjalną wieżyczkę z zamieszczoną tam syreną strażacką. Na szczęście w tamtych czasach nie myślano tylko w kwestiach praktycznych i nasza wieżyczka nie szpeciła budynku, a dodawała mu specjalnego uroku, czy wręcz można by powiedzieć rozmachu, co widzicie właśnie na fotografii. Ten rozwój i sielanka trwały sobie w spokoju do wybuchu II wojny światowej. Wówczas to większość organizacji społecznych w naszym mieście musiała zawiesić swoją działalność, a te niepokorne zeszły do podziemia, gdzie dalej próbowały w jakiś sposób funkcjonować. Działania II wojny światowej miały to do siebie, że często ich ofiarami padały pokaźne budowle, a czasami nawet całe miasta obracały się w gruz. Nie inaczej było także i w Łukowie. W lipcu 1944 roku podczas tak zwanego wyzwalania miasta doszło do najbardziej zaciekłych walk i bombardowań. W ich wyniku niemal cały ciąg budynków, kamienic, domów wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, w tym także i nasz Dom Ludowy, został doszczętnie spalony. Jak dobrze wiemy, po odbiciu miasta w Łukowie nastały nowe porządki i nowe władze. Na szczęście komuniści nie mieli zamiaru rezygnować z budynku o tak dużej dla mieszkańców wartości. Odbudowano go w latach 1946-47, przeznaczając go jednocześnie na, jak to się wówczas bardzo modnie mówiło, cele społeczne. W ten sposób nasz dawny Dom Ludowy funkcjonował w służbie mieszkańcom miasta przez cały okres PRL-u. W 1992 roku Rada Miasta w całości przeznaczyła budynek na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej i ten stan nie zmienił się do dzisiaj. A jak wyglądała historia łukowskiej biblioteki? Tego dowiecie się już w kolejnym odcinku.